Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jedyny Dawco zbawienia i świata Odkupicielu, o Chryste, udziel nam chwały, biorącej w krzyżu początek. Przez własną śmierć wyniszczyłeś człowieczej śmierci przyczynę i pokonawszy szatana, przywracasz życie swym życiem. Z miłości dla nas zechciałeś spoczywać snem pogrzebanych. Do ciemnej zszedłeś otchłani, by naszych przodków uwolnić. A teraz z Ojcem królujesz po dokonaniu ofiary. Wysłuchaj przeto, prosimy, przez Twoją krew odkupionych. Niech w każdym dniu Ci służymy i podążamy za Tobą, a wznosząc krzyż jako sztandar, niech przemoc zła pokonamy. Za Twego krzyża zwycięstwo i radość z Niego płynącą, niech Ojcu z Tobą i Duchem na wieki będzie podzięka. Amen. O śmierci, będę Twoją śmiercią. O piekło, ciosem będę dla Ciebie. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O śmierci, będę Twoją śmiercią. O piekło, ciosem będę dla Ciebie. Jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą, albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel. Moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. A we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce. Wspominam dni dawno minione. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie. Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie,
zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. To mówił Jezus o świątyni swego ciała. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. To mówił Jezus o świątyni swego ciała. Wiecie, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały. Także wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu. Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Teraz został otoczony chwałą Syn Człowieczy, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i wkrótce Bóg otoczy go chwałą. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teraz został otoczony chwałą Syn Człowieczy, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. I wkrótce Bóg otoczy Go chwałą. Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas został umęczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne błagania. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, z Twojego boku, przebitego włócznią, wypłynęła krew i woda, aby zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Przez Twoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie obdarzaj życiem swą oblubienicę. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty pamiętałeś o tych, którzy zapomnieli o Twojej zapowiedzi zmartwychwstania. Wejrzyj na tych, którzy nie wiedzą o Twoim zwycięstwie nad śmiercią i żyją pozbawieni nadziei. Panie, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który zostałeś złożony w ofierze jako nasza Pascha, pociągnij do siebie wszystkich ludzi. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże Wszechświata, który przenikasz wszelkie granice, Ty pozwoliłeś zamknąć się w grobie. Zachowaj ludzkość od kary piekła i obdarz ją chwałą nieśmiertelności. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Boga żywego, który na krzyżu otworzyłeś łotrowi dostęp do raju, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania. Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn jednorodzony został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen chwały. Spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest uczestniczą w Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli radość życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.